Okej, jest okej, jest okej. I tutaj jedno bardzo podstawowe zastrzeżenie. Otóż to jest studium przypadku, które ewoluuje, no bo ja cały czas tą firmę prowadzę. Ergo, jak widzicie, tutaj wykreśliłem ósemkę i zamieniłem ją z dziewiątką, no bo od czasu oddania tytułu dodałem trochę transakcji własnoręcznie i minął miesiąc, w związku z czym również to się zmieniło. Żebyście mieli kontekst tego, z czego ja wychodzę, to krótkie przedstawienie, co to jest w ogóle za firma, ta, którą prowadzę, czyli Kazbek. To jest firma doradcza i my mamy grupę docelową, czyli prezesów firm B2B oraz firm e-commerce. Czyli rozmawiamy z samą górą w tego typu firmach, a prowadzimy dla nich doradztwo w zakresie szeroko pojętego marketingu, sprzedaży i procesów posprzedażowych. W tej chwili zespół liczy około 20 osób. Ja jako prezes zarządu odpowiadam za około 90% transakcji w historii, całej historii firm. I co bardzo ważne w kontekście modelu biznesowego, to jest to, że my mamy około 85% przychodu z abonamentów całych tych ciągu 40 miesięcy przy bardzo długim lifetime value średniego klienta. To jest istotne, żebyście to wiedzieli, bo na przykład w biznesie całkowicie transakcyjnym, w ramach którego klient zostawia 1000 zł i sobie idzie, to o czym ja wam teraz będę mówił, będzie niemożliwe finansowo. I teraz tak, jeśli chodzi o ilość zamkniętych szans sprzedaży rok po roku, no bo teraz prowadzimy tą firmę czwarty rok, no to jak widać, w 2018, a firmę założyliśmy w styczniu, 73, potem 82, potem 91 i na dzień 22 kwietnia, kiedy ja robiłem tego screena, kiedy było prawie 70% roku przed nami, to było 42 transakcje. Czyli jak widać, w ujęciu zamkniętych szans sprzedaży, ten model sprzedającego prezesa nie osiągnął jeszcze w pełni swojego sufitu. W rozumieniu ilości po prostu zamkniętych procesów handlowych. Zamkniętych oczywiście pomyślnie. Jeśli chodzi o wartość z kolei, no to wygląda to jeszcze ciekawiej, bo tutaj ten 2021 mocno nam się wybija w górę. Ta wartość oczywiście skumulowana nowych deali w nowym biznesie sobie rośnie, ale widać wyraźnie, że 2021 jest dla nas szczególnie łaskawy. Tych kontraktów było co nieco więcej w przeliczeniu na pojedynczy miesiąc, ale w wartości w złotówkach, dolarach i euro było to istotnie więcej. Na tym etapie w 2021, gdy minęło około 30% roku, jesteśmy praktycznie na tym samym poziomie sprzedaży, co byliśmy w 2018 całym i niewiele nam brakuje do całego 2019. Czyli jak widzicie, w takim biznesie jak mój, ten model sprzedającego prezesa, żadnych handlowców, może się sprawdzać całkiem nieźle. Teraz, dla kogo to w ogóle jest? No, takie podstawowe warunki do tego, żeby w ogóle myśleć o tego typu modelu, są cztery. Po pierwsze, jednak coś trzeba wiedzieć o tej sprzedaży. Coś w życiu trzeba było sprzedać, no bo jeżeli nie masz zielonego pojęcia o tym, jak się sprzedaje rzeczy, no to prawdopodobnie nie powinieneś się tym zajmować, nie powinieneś stawiać na tym całej swojej firmy i jej wzrostu. Być może warto mieć wtedy sprzedającego wspólnika, handlowca, rozwiązać to po prostu jakoś inaczej. Druga rzecz, ekstremalny poziom pracowitości. Ja teraz pracuję jakieś 180-200 godzin w skali miesiąca, ale i tak jest to praca dla mnie lżejsza niż za czasów, gdy byłem dyrektorem sprzedaży w startupie lub szeregowym handlowcem. Więc ja pracując 180-200 godzin trochę odpoczywam. I teraz kolejna rzecz. Nie możecie mieć w takim modelu dużego odsetka leadów outboundowych ze względu na to, że leady outboundowe wymagają nieco więcej uwagi per zamknięta transakcja. A wy po prostu tej uwagi nie będziecie mieli na tyle dużo, nie będziecie mieli na tyle dużo czasu na pojedynczą transakcję, żeby to miało sens. No i na koniec dnia jeszcze musicie mieć model biznesowy, który to wszystko utrzyma, bo można być sprzedającym prezesem w kompletnie nierentownej firmie i to nie jest dobra droga. Łatwiej być sprzedającym prezesem w firmie, która jest rentowna i która ma model biznesowy, który jest powtarzalny. W rozumieniu ludzie kupują drugi i trzeci i czwarty i piąty raz, albo w modelu takim jak ja mam, czyli abonamentowym. W krótkim terminie to generuje sporo plusów, bo na przykład
Jest to wspaniały, ale absolutnie wspaniały generator innowacji w nowych produktach i usługach. Dlaczego? No bo prezes doskonale zna zwykle możliwości swojego zespołu, więc jak przychodzi do niego klient na coś, co jest trochę obok tego, co oni zwykle sprzedają, to on może powiedzieć, nie no spoko, zrobimy to, nauczymy się tego. Ja wyewoluowałem kilka linii biznesowych nowych, tylko i wyłącznie z zapytań klientów, które były trochę obok tego, co my zwykle robimy. Na przykład teraz zatrudniamy niemało handlowców, marketingowców i zarządzających w tych obszarach, ponieważ po prostu to stało się czymś, z czym przychodzili do nas klienci. To nie ja wymyśliłem, to bądźmy trochę firmą HR-ową, to klienci mi powiedzieli, hej Bartek, czy moglibyśmy ci zapłacić za to, żebyś pomógł nam w zatrudnianiu ludzi, skoro się na tym znacie. I druga rzecz, generator kontentu, to znaczy jeżeli siódmy albo ósmy raz prezes zarządu słyszy, Bartek, mam problem w mojej firmie z czymś tam, no to to jest prawdopodobnie pomysł na blog posta. I ten blog post będzie bardzo dobrze napisany i będzie bardzo dobrze rezonował z grupą docelową, bo on nie jest wymyślony, kto komuś on nie przyszedł do głowy, tylko 7 razy nam klienci powiedzieli, to jest problem, który my mamy, to nas boli na tyle, żeby się do was zwrócić. A kolejna rzecz. Jest fenomenalne do tego, żeby dokręcać śrubki na etapie budowania w product market fitu. Nie będę wchodził w definicję product market fitu, mam o tym cały blog post, odsyłam was na Kazbega. Niemniej, jeżeli zastanawiacie się, na ile wasza oferta, na ile wasz produkt, na ile wasza usługa, na ile wasze ceny dopasowane są do rynku, do klienta, do grupy docelowej, siądźcie na sprzedaży, posprzedawajcie trochę, przekonacie się. Ja dzisiaj naprawdę mam bardzo dobre zrozumienie tego, w jaki sposób myśli prezes, właściciel małej i średniej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, bo ja po prostu godzinami codziennie z nimi gadam od ostatnich 40 miesięcy. Kolejna rzecz. Jeśli robicie eksperymenty w marketingu, puśćmy jakąś kampanię gdzieś tam, przetestujmy jakąś kreację, przetestujmy jakiś kanał, rozważmy nową grupę docelową, szybki i niezakłócony feedback loop od prezesa do marketingu jest bardzo, bardzo, bardzo cenny. Bardzo często jest tak, że marketing ze sprzedażą przerzuca się odpowiedzialnością za porażki i nieudane eksperymenty i tak dalej. Choć tak nie powinno być, to niestety bardzo często tak jest. A tutaj mamy dość obiektywnego prezesa, któremu przecież zależy na sukcesie firmy, a nie na tym, żeby przerzucać się odpowiedzialnością. I fenomenalnie to działa, bardzo szybka, bardzo niezakłócona informacja zwrotna. I dla mnie bardzo ważny powód, mogę osobiście żartować z trenerów, konsultantów i coachów, którzy nie są praktykami, bo nie sprzedali niczego w tym roku, ani w poprzednim, ani w jeszcze poprzednim. A ja jak najbardziej mówię z doświadczenia praktycznego. Są też plusy w średnim terminie. To znaczy, no, nie należy lekceważyć tego, że oszczędza się na handlowcach. To jest bardzo fajne z punktu widzenia P&L-a firmy. I bardzo często zdarza się, że taki sprzedający prezes, za samo to, że jest sprzedającym prezesem i zjadł zęby na grupie docelowej, zjadł zęby na tym problemie, krwawica jego składała się na budowę pierwszej wersji usługi czy produktu, to ta osoba będzie fenomenalnie sprzedawać per odbyta ilość spotkań. Na przykład naprawdę widziałem 4-osobowe teamy sprzedażowe w firmach o podobnej specyfice, które sprzedawały mniej ode mnie. Nie dlatego, że ja jestem taki genialny, nie jestem, ale coś tam jednak potrafię i CEO pomaga w konwertowaniu transakcji. A były to nie firmy, które były bezsensowne, tylko raczej firmy, które wy doskonale kojarzycie. Ale są też minusy tego typu stanu rzeczy. Pierwszym i naczelnym to jest to, że nie będziecie mieli na mnóstwo rzeczy czasu. Naprawdę bardzo wiele rzeczy będziecie zawalać. Co więcej, nie da się tak rosnąć o 100 i więcej procent, a już szczególnie nie da się tak rosnąć o 100 i więcej procent z wyższych poziomów. Jeżeli ktoś myśli, że w oparciu o jednego sprzedającego prezesa będzie rosnął o 100% z na przykład 4 milionów złotych, to prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie, chyba że wielkość transakcji jest naprawdę abstrakcyjnie duża, ale wtedy też jest to mało prawdopodobne. Będzie tak, że będą bardzo duże obciążenia mentalne, jak i fizyczne. Czyli nie jest tak, że praca prezesa rozkłada się tak jak praca dobrze zarządzanego pracownika, tylko jest tak, że są piki, są pożary, jest spiętrzenie leadów, bo akurat dzisiaj wpadło 7 i trzeba to wszystko obdzwonić, obsłużyć i tak dalej, i tak dalej.
I te trzy pierwsze rzeczy wymuszą bycie dobrym szefem i rekruterem, bo po prostu z braku czasu będziesz zmuszony, jako taka osoba będąca sprzedającym prezesem, do delegowania zadań, do zatrudniania ludzi lepszych niż w normalnej sytuacji, ze względu na to, że oni muszą sobie radzić bez wsparcia, a przynajmniej bez takiej ilości wsparcia, co w normalnej firmie się dostaje od prezesa. No i teraz jak? Po pierwsze i najważniejsze, jak jesteście menedżerami sprzedaży, prezesami, właścicielami i tak dalej, to musicie dużo delegować i zacząć od delegowania rzeczy najprostszych. Gdybyśmy byli teraz na fizycznej lokalizacji, to bym was poprosił o to, żebyście podnieśli ręce ci, którzy sprzątaczki nie mają. I teraz są na sali ludzie, którzy zarabiają 10, 15, a nawet 20 tysięcy złotych. I nie mają sprzątaczki. I taki gość, który zarabia 15 koła, albo taka pani, która zarabia 20, ma 2 godziny na to w tygodniu, żeby sprzątać swoją chatę. To jest absurd. I w związku z tym delegowanie tego typu rzeczy jest po prostu pierwszą rzeczą. Jak tylko zaczynacie mieć wystarczająco forsy w kieszeni, to od razu sprzątaczka. Następnie asystent. Absolutnie zawaliłaby mi się firma, gdybym nie miał dzisiaj asystentów. Na tym etapie mamy już trzech. I sami się zastanawiamy, czy to wystarczy. Może jeszcze będziemy dotrudniać na te stanowiska. I delegujcie w takim scenariuszu bardzo szybko te rzeczy, w których jesteście niedobrzy, których dobrze nie potraficie robić, których nie lubicie. Dla mnie to jest administracja, kadry, przelewy, windykacja i podatki. Od razu w pierwszym miesiącu to delegowałem. Najlepsza decyzja z punktu widzenia nie tylko biznesu, ale także komfortu życia ever. Po prostu świetna decyzja i polecam wszystkim. Co więcej, CRM. Ja wiem, że to jest kluczone wszystkim do głów, ale handlowcy trzeba uzupełniać CRM-a. Dyrektorzy sprzedaży trzeba cisnąć handlowców o uzupełnianie CRM-a. I kochani prezesi, nie jesteście na tyle zajęci, żeby nie uzupełniać CRM-a. Trzeba to robić, nawet jeżeli to boli, nawet jeżeli nam się nie chce, bo dzięki temu tematy nie giną i nie trzeba o tym pamiętać. No i ostatnia rzecz. Niestety nie można wziąć bardzo długiego urlopu przez pierwsze 2-3 lata, ale można dużo krótkich. Ja nie wziąłem urlopu dwutygodniowego w pierwszych 3 latach chyba wcale, jeżeli ja dobrze pamiętam, ale za to wziąłem sporo tygodniowych, 10-dniowych nawet i dało się tym zarządzić. Dopiero ostatnio wziąłem z okazji tego, że urodziło mi się drugie dziecko, drugi syn, dwutygodniowy urlop i to był pierwszy raz. Dosłownie wróciłem z niego tydzień temu. No i jest taki też moment, kiedy trzeba, niczym Agnieszka Chylińska, powiedzieć sobie dość. I kiedyś jednak trzeba przestać na stanowisku prezesa sprzedawać. Ja zbliżam się do tego momentu, że trochę tak się wydarzy. Ale nie zawsze trzeba, no bo większość firm B2B po prostu nigdy w swoim cyklu życia nie przekroczy 30 osób. Przypominam wam, kochani, że w Polsce 98% firm przychodu ma nie więcej niż 500 tysięcy złotych. Przychodu. A co dopiero 30 osób na payrollu? W związku z czym przeciętna firma po prostu może w nieskończoność mieć prezesa, który sprzedaje. No bo na przykład 61 spotkań miesięcznie to jest całość po prostu etatu sprzedającego prezesa. Jeżeli mamy 25% konwersji ze spotkania na transakcję, to mamy 15 transakcji miesięcznie. To w skali 10 miesięcy minus tam urlopy chorobowe, święta i tak dalej daje jakieś 150 transakcji. No i można wyżywić 30-osobową firmę za 150 transakcji. Ależ oczywiście, że tak. I można też fenomenalnie żyć z 30-osobowej firmy. Więc może nigdy, może już nie trzeba sobie mówić dość, tylko można sobie po prostu pozostać być sprzedażowym prezesem. Szczególnie w kontekście tego, że wszyscy w ostatnim roku, a przynajmniej zdecydowana większość z was, nauczyliście się sprzedawać zdalnie przez wideokonferencję, przez telefon i przez maila, bez ciągłej podróży w legendarnym krążowniku marki Skoda Fabia. Można też zacząć, a właściwie przestać sprzedawać po 2 do 4 latach, bo nadszedł właściwy moment. I warto poznać, że ten moment nadszedł. I można to poznać po tym, że na przykład zaczynacie pracować ponad standardowo dużo, bo na przykład 180 godzin w miesiącu. Albo po tym, że masz już tego asystenta i masz tą sprzątaczkę i wszystko, czego nie lubisz, zostało delegowane, no i nadal się nie wyrabiasz. No to wtedy prawdopodobnie zbliżasz się do tego momentu, w którym warto to delegować. Warto
poznać po tym, że twój proces sprzedażowy jest już na tyle dopracowany, że nie poświęcasz per jeden klient więcej niż 5 godzin. I to jest trudne. Czasami w niektórych przypadkach, szczególnie w większych, bardziej skomplikowanych transakcjach usługowych, to nigdy nie wystąpi, bo po prostu klienci wymagają 10 godzin, wymagają 3 spotkań i personalizowanej oferty. I na ogół ten moment nadchodzi, jak potrzebujemy 3 tygodni urlopu, ale też może warto nie delegować całości sprzedaży, może 80%, a 20% nadal robić tych najtrudniejszych tematów, tych, które wymagają osobistego zaangażowania i profesjonalnej wiedzy, która znajduje się tylko i wyłącznie w głowie prezesa bogatego i zabliźnionego doświadczeniami. A fajne jest to, że jak nadejdzie ten moment, to handlowiec, który zostaje tym pierwszym handlowcem po prezesie, jest w wymarzonej sytuacji, bo ma górę wysokiej jakości leadów z poleceń i z marketingu przychodzącego. Ma szefa, który zjadł zęby na tym, co on teraz będzie robił, więc może mu wszystko wytłumaczyć, we wszystkim pomóc, zarządzać nim w sposób świadomy. Mamy tonę danych w CRM-ie, wiemy, jaka konwersja jest właściwa, ile ofert trzeba wysłać, żeby uzyskać transakcję, ile leadów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy te wszystkie rzeczy, bo uzupełnialiśmy CRM-a przez na przykład 2 albo 3 lata. Mało tego. Mamy przetestowany i dopracowany produkt albo usługę. Nie mamy parcia na outbound. Możemy jego robić, ale nie musimy go robić do tego, żeby firma przetrwała. I mamy realne cele, ponieważ one bazują na danych historycznych, które są dobrze pomierzone. No żyć, nie umierać, być tylko takim handlowcem. No i warto sobie odpowiedzieć na tytułowe pytanie. No to warto, czy nie warto być tym sprzedającym prezesem? Niestety jest tak, że na każde bardzo skomplikowane i trudne pytanie jest idealnie prosta i zabawna na ogół odpowiedź, która jest na ogół błędna. I dlatego to zależy, bo nie ma praw uniwersalnych i konsultanci z tym swoim to zależy mają rację, ale dziwne, no bo u mnie działa i to działa jak jasna cholera. I dziękuję. Chętnie odpowiem teraz na wasze pytania, mamy czas, to nie była bardzo długa prezentacja, bo nie zamierzałem was nadwyrężać, a przy okazji rekrutujemy jak cholera, bo bardzo dobrze nam idzie ta sprzedaż konsultantów sprzedażowych, e-commerce'owych i marketingowych, więc jakby ktoś coś, to będzie mi bardzo miło z wami pogadać. Bartku, dziękuję ci bardzo. Bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, myślę, takie, wiesz, pełne twoich własnych doświadczeń opowieść. Mamy 2 pytania. Pierwsze od Alberta. Właśnie, co ze skalowaniem sprzedaży i wypadkami losowymi? Czy takie podejście do sprzedaży nie stanowi zbyt dużego ryzyka dla ciągłości działalności firmy? Tak, stanowi. Niemniej, jakby trochę jest tak, że należy się nauczyć zarządzać ryzykiem. Wydaje mi się, że ostatni rok nas tego trochę siłą nauczył. To znaczy, absolutyzm w zarządzaniu ryzykiem, to znaczy nigdy nie możemy pozwolić na to, żeby choćby jedna osoba doznała krzywdy albo cokolwiek takiego, się po prostu nie sprawdził na maksa i wiemy to, a jeżeli tego nie wiemy, to zapytajcie dowolną osobę, która pracuje w gastronomii albo nie daj Boże ma restaurację. I teraz numer polega na tym, że tym ryzykiem po prostu trzeba zarządzać, czyli może nie prowadź po pijaku, może uważaj jak przechodzisz przez ulicę. I to nie oznacza, że nic ci się nie przytrafi i się nie rozchorujesz i tak dalej, ale jakby może zadbaj o siebie i tak dalej i może zatrudnij pracowników, którzy jeżeli złamiesz nogę, nie daj Boże, tłukać przez 3 tygodnie i będziesz leżał i nie będziesz w stanie albo obie ręce, albo wszystkie palce i nie będziesz mógł pisać na klawiaturze albo wykręcić numeru, to oni utrzymają tą firmę przez miesiąc. Więc to nie jest tak, że to jest w 100% bezpieczne, ale z drugiej strony, cholera, small business jest bardzo niebezpieczny i większość startupów pada i może akurat z tego powodu uda wam się nie upaść. Spróbujcie upadać z innych powodów. Wiesz, nie ma generalnej reguły. To jest niestety prezentacja na bazie u mnie działa. Być może część się zainspiruje, a część stwierdzi, mój Boże, to kompletnie nie jest dla mnie. I okej. Ja myślę, że bardzo też, wiesz, pomaga to, o czym mówiłeś, to znaczy pakowanie faktycznie całej wiedzy, danych i tak dalej do CRM-a, nie? Bo najgorsza chyba możliwa sytuacja jest wtedy, kiedy wszystko jest w głowie tego prezesa albo w jakichś prywatnych Excelach, nie? Absolutnie.
Fajnie. I drugie pytanie od Piotra. Jaki CRM polecasz? Wiesz to, Daniel Oblamski powiedział skonfigurowane. Dobre. Dobre, Daniel. Bardzo trafne. Wiesz co, ja osobiście pracuję na Pipedrive'ie i mi się on sprawdza, ale HubSpot jest super. O ile mi wiadomo, User jest spoko, Salesforce jest bardzo spoko. Zdarzało nam się też LifeSpace'a wdrażać. Wiesz, my mamy w portfelu pewnie 60 wdrożonych CRM-ów, przeróżnych, i stąd trochę mamy gdzieś technologię, bo to nie jest tak, że to sprzęt robi sportowców. Nie jest tak, że Michael Jordan jest genialny, dlatego że ma najlepsze buty. Nie, Michael Jordan jest genialny, bo świetnie gra w koszykówce. W koszykówkę i jakby biegał na boso, to też byłby genialny. I w tym sensie, wiesz, poza tym, co powiedział Daniel Oblamski i bardzo dobry tekst, że skonfigurowany ma być ten CRM, to trochę nie ma znaczenia, jaki on będzie. Taki, że będziesz z niego korzystać. Kolejne pytanie od Seweryna. Czy dobry CEO powinien wyszkolić swojego zastępcę, który przejmie firmę w momencie krytycznym, o którym mówisz? Może. Jednak to jest, Seweryn, trochę taki mokry sen wielu prezesów, których znam, ze względu na to, że mnóstwo ludzi przychodzi do mnie i mówi do mnie na przykład: Bartek, pomóż mi zatrudnić dyrektora operacyjnego, bo się nie wyrabia. I na ogół po pół godziny rozmowy ze mną oni dochodzą do wniosku: cholera, masz rację, potrzebuję sprzątaczki, asystentki i dobrego kierownika marketingu i pewnie doświadczonego handlowca, który mnie trochę odciąży, i wtedy życie będzie dobre. Zwykle jest tak, że nie potrzebujesz zastępcy. Czasami, jak się trafi, jak bardzo szybko rośniesz, jak masz coraz większą firmę i masz coraz więcej jakby opportunities, które chcesz chwytać, tak, wtedy jak najbardziej, ale na ogół jest tak, że jeżeli nie masz 50 osób na pokładzie, to jest przerost formy nad treścią, a nawet jeżeli masz 50 osób na pokładzie i nie rośniesz bardzo szybko, to prawdopodobnie wtedy też. Okej, dziękuję. Pojawia się kolejne pytanie od Kuby. Czy jest różnica, który CFO w firmie jest tym sprzedającym? Wiesz co, trochę, ale nieznaczna. To znaczy, jak tam już jest takie prawdziwe C z przodu, ale takie prawdziwe, nie że masz tytuł wiceprezesa dla każdego z twoich 12 handlowców, bo to lekka przesada, no to nie. Ale ta różnica jest mikroskopijna w sytuacjach kontekstowych. Przykładowo, jeżeli masz spółkę, która jest technologiczna i sprzedaje do CTOs, no to jeżeli twój CTO potrafi sprzedawać, to po prostu killer. To masz tajną broń po prostu, że niemieckie V2 niczym przy tym są, jeżeli chodzi o skuteczność transakcji. Jeżeli sprzedajesz tak jak ja do prezesów zarządu i właścicieli, no to byłoby fajnie, jakby to był prezes zarządu i właściciel, dlatego ja między innymi też sprzedaję. Więc swój ze swoim się bardzo często dogada, ale nie ma to aż takiego krytycznego znaczenia, które konkretnie C to jest. Raczej krytycznym jest to, żeby to był dobry fit. Dobry fit, czyli po prostu też, tak jak wspominałeś w prezentacji, jak rozumiem, osoba, która po prostu generalnie no, umie sprzedawać, tak? Czy wie cokolwiek na temat tej sprzedaży i ma pewne doświadczenia. To i grupy docelowej, dokładnie tak. Super, słuchaj, nie mamy w tym momencie więcej pytań. No, ze mną to też rezonowało, bo ja jestem też ciągle sprzedającym CEO. I też te problemy, te wyzwania, o których mówiłeś, w szczególności czas, też czas na, powiedział, to jest chyba największy problem, czas na budowę strategii firmy, nie? Na wymyślanie jakby nowych modeli biznesowych i tak dalej. To jest coś, z czym niestety te działania jakby operacyjne, sprzedażowe najbardziej konkurują i w takim jakby negatywnym sensie konkurują. Absolutnie. Ale jakby wszystkie te rzeczy faktycznie, które są powtarzalne, które łatwo można delegować, które nie są krytyczne, prawda, dla działania firmy, warto delegować i myślę, że to niezależnie od tego, czy CEO jest sprzedający, czy nie, może przynieść tylko najlepsze rezultaty. 100%. Grzegorz, zrób mi przyjemność i powiedz wszystkim, ile lat prowadzisz już InfoShare'a? Wiesz co, jest trudne pytanie, bo pierwszy InfoShare, ale czysto non-profit,
zrobiliśmy z kolegami po prostu po godzinach w roku 2007. Natomiast ja świadomie jako pierwszy z founderów odszedłem z mojej pracy etatowej w roku 2014, tak? Już poświęcając się InfoShareowi, więc myślę, że to jest chyba ta właściwsza data, która mówi o tym moim takim pełnym commitmentie i pełnym zaangażowaniu w InfoShare. Zobaczcie, bo specjalnie zapytałem o to Grzegorza, bo ze względu na to, co Grzegorz powiedział, że nadal czuje się sprzedającym CEO, w zależności od tego, jak liczyć w 7 lub 14 roku działalności. Zobaczcie, nie? I bardzo często ludzie na tym właśnie stanowisku, którzy ze mną pracują, którzy ze mną rozmawiają, mówią do mnie: Bartek, prowadzę tą firmę już 3 lata i chcę przestać sprzedawać. Nie? A tutaj macie foundera pewnie największej technologicznej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, który nadal mówi o sobie, że jest sprzedającym. No właśnie. Mówiąc wprost, jest bardzo dużo korzyści i plusów, o których mówiłeś, nie? Czyli szybkie takie czucie rynku, prawda? Takie wyciąganie informacji z tego, co się dzieje, co klienci faktycznie, co chcą. A dwa, bardzo, wiesz, uproszczona decyzyjność, nie? Bo ja faktycznie... 100%. W 100% się z tą zgadzam, to znaczy ja jestem w stanie bardzo szybko, nawet w trakcie rozmowy, już odpowiedzieć klientowi, partnerowi potencjalnemu: tak, to jest możliwe, to się da zrobić, nie? Oczywiście mam też partnera, który nas też wspiera, nas w sprzedaży, Tomka, który jest tutaj z nami. Tomek, jakby siłą rzeczy, no nie masz takiej elastyczności, tak jak ja jako prezes. Oczywiście sobie tutaj wymieniamy, komunikujemy się dość szybko, ale on jednak musi mnie podpytać o pewne rzeczy, których standardowo w naszej ofercie nie ma. Więc tak, widzę dużo plusów także, aczkolwiek no jest to też, nie ukrywam, w szczególności w tym kontekście, o którym mówiłem, czyli takiego konkurowania tego czasu ze strategią, z wizją rozwoju, trochę też oczywiście z taką formą, z tym zarządem po prostu ogólnym, tak? No to jednak konkuruje, nie? No ale da się to zrobić, też potwierdzam. Słuchaj, Bartku, ja myślę, że to wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję za kolejne wystąpienie w ramach Pipeline Summit, tym razem jako Pipeline Meetup. Myślę, że będziemy jeszcze się nieraz widywać. Mam nadzieję, też wrócimy do tego stacjonarnego spotkania. Jest dobra. Jak nie w tym roku, to w następnym. Będziemy robić wszystko, żeby ono się odbyło. Bardzo dziękuję, że byłeś z nami. Wielkie dzięki za zaproszenie i wielkie dzięki za Państwa uwagę. Do zobaczenia.